Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na południowe wydanie informacji. Rosja ponownie ogranicza dostawy gazu do Europy. Unia szuka odpowiedzi na kryzys i proponuje państwom członkowskim większe oszczędności. Dziś na ten temat w Brukseli dyskutują ministrowie energii. Polskę reprezentuje minister Anna Moskwa, która poinformowała, jak nowa propozycja Komisji Europejskiej o redukcji wykorzystania gazu o 15% zadziała w przypadku naszego kraju. Nie możemy rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym na zasadzie wymuszonych rozwiązań. Wydaje mi się, że ta dyskusja do tego zmierza i te ostatnie dni to pokazały, że wszystkie państwa takie podejście akceptują. W tej propozycji Polska nie ma żadnych celów redukcyjnych. I to jest dla nas, to był dla nas cel negocjacyjny, cel tych rozmów, żeby zostały docenione nasze wysiłki na rzecz zapełnienia magazynów, nasze dobrowolne działania na rzecz redukcji, które podjęły poszczególne przedsiębiorstwa i sektory. Polskie społeczeństwo też wierzymy, że ma gotowość do oszczędzania, ale na zasadzie indywidualnych decyzji, a nie na zasadzie wymuszeń. My nie potrzebujemy żadnych ograniczeń. 11 państw na dzisiaj ma ograniczenia, jeżeli chodzi o gaz. Polska nie ma i nie ma potrzeby żadnych ograniczeń. Magazyny są pełne, dostawy gazu są realizowane do Polski. Naszym wyzwaniem na dzisiaj największym jest ciągle ETS. Polski sektor, na przykład ciepłownictwa, przed kolejnym sezonem jesienno-zimowym jedną z głównych trosk poza surowcem jest opłacenie wysokich opłat ETS-u. Tu też oczekujemy solidarności, bo to jest nasz problem, nasze wyzwanie. Rząd spodziewa się szczytu inflacji w okresie sierpień-wrzesień. Później ceny będą się stabilizować, mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Tarcza antyinflacyjna obowiązuje na razie do końca października. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie przedłużona. Rząd chce uniknąć gwałtownego skoku inflacji, jaki pojawiłby się przy wycofaniu przepisów obniżających podatki. Stabilizacji sytuacji ekonomicznej w Polsce spodziewa się minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Mamy nadzieję, tak jak NBP, że szczyt inflacji zobaczymy w okresie sierpień-wrzesień. Później ceny będą się stabilizować. Inflacja pozostanie na podwyższonym poziomie, ale sytuacja będzie bardziej stabilna. Minister finansów mówiła też, że rząd robi wszystko, aby uniknąć recesji. Jednak, jak dodała, spowolnienie gospodarcze niestety się pojawi. Dlatego rząd zamierza kierować duże środki finansowe w kierunku samorządów oraz inwestycji, tak by podtrzymać wzrost gospodarczy i zapobiec recesji. Rzeczkowska pytana była także o wakacje kredytowe i kwestie wprowadzenia w tym zakresie kryterium dochodowego. Analizowaliśmy również to. Problem polega na tym, jak w takim modelu właściwie określić kryterium dochodowe. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony. Ostatecznie zapadła decyzja, że wakacje kredytowe są dla wszystkich, niezależnie od progu dochodowego i sytuacji domowego budżetu. Niemniej osoba, która się na nie zdecyduje, powinna to dobrze rozważyć. Jedną z możliwości, o ile pozwala na to kredyt, jest skorzystanie z wakacji kredytowych i wcześniejsza spłata części kapitałowej kredytu. Minister pytana o ewentualne nowe programy wsparcia odpowiedziała, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to znajdzie rozwiązanie. Ale jak dodała, będzie się to musiało odbyć kosztem jakichś oszczędności. Wiceminister finansów Artur Soboń wyjaśnia, jak rosną ceny surowców i jaki mają wpływ na inflację. Podtrzymuje też deklarację rządu, że nie zrezygnuje on z pomocy najuboższym. Dzisiaj 1600-1500 zł za megawattogodzinę na rynku energii. Mamy wzrosty, powiedzmy rok temu było to 350 zł. Mamy wzrosty na rynku cen gazu sięgając nawet 180 euro za megawattogodzinę. Teraz jest troszkę mniej. Mamy, a rok temu to było 10 razy mniej. Cena węgla to dzisiaj tam około 300 dolarów, rok temu na rynku ARA, rok temu to było 50 dolarów, więc to są czynniki obiektywne i patrząc na to, w jaki sposób one wpływają na inflację, no to oczywiście nie ma takiej możliwości, aby one nie tworzyły tej presji inflacyjnej, ale skuteczną miarą jest to, aby z jednej strony prowadzić ostrożną politykę fiskalną, to robimy, restrykcyjną politykę monetarną, to robimy, i chronić najsłabszych, i to robimy w pierwszej kolejności. Jedną z grup, do których skierowana została rządowa pomoc, są kredytobiorcy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że zbada, jak banki informują swoich klientów o wakacjach kredytowych.
29 lipca wchodzi w życie ustawa o wakacjach kredytowych. Raty można zawiesić już w sierpniu. Ustawa przewiduje wakacje od kredytów na maksymalnie 8 miesięcy. W tym celu trzeba złożyć wniosek w banku. Nowa oferta to ulga dla portfeli Polaków. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, dbając o interesy kredytobiorców, zapowiedział kontrolę banków w kwestii informowania o wakacjach kredytowych i sposobu ich udzielania. Zbadamy m.in. czy i jak banki informują konsumentów o wakacjach kredytowych. Sprawdzimy także, czy banki na czas uruchomiły możliwość składania wniosków, w tym elektronicznie. Zwrócimy również uwagę na to, czy banki nie utrudniają konsumentom skorzystania z wakacji kredytowych lub czy nie próbują ich do tego zniechęcić, na przykład bezpodstawnie strasząc utratą bądź obniżeniem zdolności kredytowej w przyszłości. Nie akceptujemy praktyki, która pojawia się już w niektórych bankach, a dotyczy wymagania osobnego wniosku na zawieszenie spłaty rat w każdym kwartale obowiązywania wakacji kredytowych, a nawet osobnego wniosku na spłatę poszczególnej raty. Kredytobiorcy, którzy płacą ratę kredytu już 1 sierpnia, będą musieli się spieszyć. Na złożenie wniosku będą mieli niewiele czasu. W Katowicach doszło do rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z górnikami na temat przyszłości węgla. Rząd nie ma wyboru. Jeśli chce, by Polacy mieli czym palić w piecu, musi ściągnąć węgiel z zagranicy. Tak też się dzieje. Spółki Skarbu Państwa podpisują umowę na sprowadzanie surowca. Choć otwarta dalej pozostaje sprawa logistyki przeładunku węgla i dostarczenia go tam, gdzie jest potrzebny. Pytają to Polacy, ale pytają też górnicy, którzy chcą dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość węgla w kraju. Wczoraj na ten temat rozmawiali z premierem. Mateusz Morawiecki przebywał w Katowicach. Związki górnicze podnoszą m.in., że zmianie powinna ulec treść umowy społecznej. Dokument określa tempo transformacji energetycznej, ale według górników stracił już aktualność i nie jest realizowany. Po rozmowach z premierem związkowcy informowali, że rząd ma dalej zabiegać o notyfikację umowy w Brukseli. W ich ocenie politycy unikają jednoznacznych deklaracji. Po stronie górników pojawia się obawa, że zwiększenie wydobycia będzie krótkoterminowe, a następnie po upływie 2-3 lat ponownie nastąpi jego redukcja. W tym czasie może też zabraknąć inwestycji w kopalnie. Za dobrą monetę związkowcy biorą obecność na rozmowach Krzysztofa Tchórzewskiego. Dobrze oceniają współpracę z byłym ministrem energii. Pojawiają się spekulacje, że polityk może wrócić do rządu i ponownie zająć się m.in. górnictwem. Ukraińcy wracają do rozmów z Polską na temat poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Kijów blokował przez wiele lat możliwość poszukiwania Polaków, ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Dopiero postawa Polski wobec rosyjskiej agresji sprawiła, że Ukraińcy otworzyli się na rozmowy w sprawie poszukiwań, ekshumacji pochówków i upamiętnień polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin mówił, że w tej sprawie odbyły się dwie wizyty szefa resortu Piotra Glińskiego na wschód. Będzie też pracować grupa robocza, która będzie władzą wysokiego szczebla państwa ukraińskiego i polskiego sugerować czy podpowiadać procedury, mechanizmy i konkretne decyzje w tej sprawie. Jarosław Selin przypomniał również o powołaniu Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które zajmuje się pomocą na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi. Dodał, że do Kijowa dostarczane są materiały zabezpieczające obiekty kultury, m.in. przed zbombardowaniem. Budowa przekopu Mierzei Wiślanej zbliża się do końca. W związku z tym pojawia się pytanie o przyszłość portu w Elblągu. Miejscowe władze wspierane przez polityków opozycji podnoszą, że będzie próba przejęcia portu przez państwo. Wiceszef resortu infrastruktury Marek Grubarczyk zwraca uwagę, że dla dobra portu nie może on zostać wyłącznie w rękach samorządowców. Budowa przekopu Mierzei Wiślanej powoli dobiega końca. Otwarcie zaplanowano na 17 września. Wtedy już w drodze na Morze Bałtyckie z Zalewu Wiślanego i portu w Elblągu nie będzie trzeba wypływać przez rosyjską cieślinę Piławską. Przekop Mierzei jest potrzebny. Potrzebny nie tylko dla turystów, nie tylko dla idei, ale potrzebny jest szczególnie dla Elbląga, Fromborka, dla wszystkich tych, którzy będą korzystali w sensie tym bezpośrednim, ale przede wszystkim gospodarczo, rozwojowo, cywilizacyjnie z funkcjonowania tego przejścia. Aby tak się stało, odcinek rzeczny łączący port w Elblągu z Mierzeją wymaga pogłębienia. Między miastem Elbląg a rządem w Warszawie narasta spór o to, kto zapłaci za tę inwestycję. Miasto twierdzi, że odcinek rzeki należy do Skarbu Państwa. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk ma świadomość, że samorządy mogą nie mieć pieniędzy, ale podnosi też, że powinny one inwestować w sam port. Tak byłby gotowy razem z przekopem.
To potrzebne zwłaszcza teraz, gdy toczy się dyskusja o zwiększeniu mocy przeładunkowych w Polsce, węgla czy zboża. Jednocześnie wiceszef resortu infrastruktury podnosi, że nie możemy sobie pozwolić, by port pozostał wyłącznie w rękach samorządowców. To by wskazywało, że państwo będzie chciało kontrolować to miejsce, a może nawet przejąć. Władze Elbląga protestują przeciwko takiemu rozwiązaniu. Wśród mieszkańców miasta i regionu zbierane są podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego. Petycja mówi m.in. o braku zgody na odebranie portu samorządowi. Stoją za nią politycy związani z Platformą Obywatelską. Bliski współpracownik Szymona Hołowni i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Mirosław Różański, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Według ustaleń prokuratury okręgowej w Warszawie, do których dotarła redakcja TVP Info w latach 2011-2015, podczas międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu miały miejsce nieprawidłowości w zakresie wyboru podmiotów współpracujących. Cztery osoby usłyszały w tej sprawie zarzuty. TVP Info podało, że jedną z osób, która miała nie dopełnić obowiązków, jest generał Mirosław Różański. Będący na rezerwie od 2016 roku, a obecnie człowiek blisko związany z Szymonem Hołownią i jego ugrupowaniem Polska 2050. W całej sprawie chodzi o wyprowadzenie do prywatnego wojskowego stowarzyszenia kulturalno-oświatowego ponad 7,5 miliona złotych. Generał Różański potwierdził ustalenia mediów, ale nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Podważa je i twierdzi, że są odpowiedzią na jego publiczne wystąpienia i krytykę wobec działań obozu rządzącego w obszarze obronności. Ojciec Święty Franciszek podczas podróży apostolskiej do Kanady przeprosił za śmierć dzieci, które zmarły w przymusowych szkołach rezydencjalnych. Pielgrzymka Ojca Świętego do Kanady ma charakter pokutny. Jest reakcją na odnalezienie masowych grobów dzieci w pobliżu przymusowych szkół z internatem dla rdzennej ludności. W ich prowadzenie włączone były kościoły i zakony. Watykan przytacza dane, które wskazują, że na skutek złych warunków, jakie były w placówce, a także niedożywienia i chorób, śmierć poniosło nawet 3000 dzieci. Papież podczas spotkania z przedstawicielami rdzennej ludności Kanady przeprosił za cierpienia i krzywdy. W obliczu tego oburzającego zła Kościół klęka przed Bogiem i błaga o przebaczenie za grzechy swoich dzieci. Chciałbym to podkreślić ze wstydem i jasnością. Pokornie proszę o przebaczenie za zło popełnione przez tak wielu chrześcijan wobec rdzennej ludności. Ojciec Święty Franciszek dodał, że pamięć o tych dzieciach budzi strapienie i wzywa do działania, aby każde dziecko było traktowane z miłością, czcią i szacunkiem. Następnie udał się do Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Edmonton. Do przedstawicieli rdzennej ludności Kanady i wspólnoty parafialnej mówił, że nie można głosić Boga w sposób, który jest sprzeczny z Bogiem, a jednak ileż razy działo się tak w historii. Dodał, że trudno jest dostrzec jakąkolwiek perspektywę pojednania tym osobom, które doznały tak wielu cierpień od mężczyzn i kobiet, którzy powinni dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nic nie może wymazać doświadczenia pogwałconej godności, doznanej krzywdy, zdradzonego zaufania. Nigdy też nie może się zatrzeć wstyd na zwierzących. Trzeba jednak zacząć od nowa. Jezus nie proponuje nam słów i dobrych postanowień, ale krzyż, tę skandaliczną miłość, która pozwala na przebicie sobie stóp i nadgarstków gwoździami i okaleczenie głowy cierniem. Oto kierunek, w którym należy podążać. Spoglądać razem na Chrystusa, na miłość zdradzoną i ukrzyżowaną dla nas. Spojrzeć na Jezusa ukrzyżowanego w tak wielu wychowankach szkół rezydencjalnych. Dziś o godzinie 17:20 czasu polskiego papież będzie przewodniczył mszy świętej na stadionie w Edmonton. Transmisja w telewizji Trwam. I na koniec Afryka. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Diecezja Kaliska wsparły młode mamy z Republiki Środkowoafrykańskiej. Kobiety otrzymały maszyny do szycia, co pozwoli im rozpocząć pracę. Buar, Republika Środkowoafrykańska. Szkole Londo Moluti na co dzień przebywa tutaj około 80 dziewcząt. Londo Moluti to znaczy wstań i stój o własnych siłach. Wyjaśnia ksiądz biskup Mirosław Gutsa, który od lat towarzyszy mieszkańcom Afryki. Dziewczęta, jakimi opiekuje się diecezja, mają po 16-17, najstarsze 20 lat.
Szkoła w Stani Stój wspiera te kobiety, które z różnych powodów przerwały wcześniej edukację. Wiele z nich nie umie czytać i pisać, nadrabiają te zaległości po latach. Zdobywają też inną potrzebną wiedzę i mają szansę poznać zawód. Szkoła uczy dziewczęta szycia. Zaczynają od nauki szycia ręcznego. No i potem stopniowo na drugim, trzecim roku mają też do dyspozycji maszyny do szycia. Takie maszyny otrzymują też na zakończenie 3-letniej nauki, co jest możliwe dzięki darczyńcom Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Diecezji Kaliskiej. Jej wierni przekazali do BUAR 75 tysięcy złotych. Wyjaśnia ksiądz Paweł Antosiak z PKWP. Dają w ten sposób dziewczętom nadzieję. Dla nich to wielka szansa na przyszłość, ponieważ jeszcze 3 lata temu większość z nich była analfabetkami. Większość tych dziewczyn jeszcze kilka lat temu, jeszcze niedawno, nie widziały dla siebie i dla swoich rodzin, które założą, praktycznie żadnej przyszłości. Maszyny do szycia umożliwiają dziewczętom podjęcie pracy. W ten sposób zarabiają nie tylko na siebie, ale też na swoich najbliższych. Część uczennic to już młode mamy, a praca matki to lepsza przyszłość dla dziecka. Dziękuję. Dobra, dzięki. Pa, pa, pa. I tą wiadomością kończymy południowe wydanie informacji dnia. Dziękuję za uwagę i życzę radosnego dnia. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.